Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Drake i powracamy do moich zagrań z gry Gothic. I jesteśmy chyba już na ostatniej prostej, to może być nawet ostatni odcinek. Wy już to wiecie, ja jeszcze nie. Taka zaleta bycia wami w tym momencie. I tutaj... Tak, ostatnio natrafiliśmy na bardzo dziwny problem. Być może właśnie zaczęły w grze występować bugi i my padliśmy ich ofiarą, ponieważ nie mamy żadnej linii dialogowej, nie mamy żadnego zadania. I generalnie tylko zmierzamy... Apokaliptyczny strażnik, co to jest kurwa nazwa w ogóle? A my... No dobra, jesteśmy uzbrojeni. Nikt raczej nie ma tutaj z nami szans. Aczkolwiek, jedyne co może stanąć na drodze to właśnie jakiś, nie wiem, dziwny bug gry czy coś takiego. Tego byśmy nie chcieli. Okej, mamy tutaj kolejnego apokaliptycznego strażnika. Strażnika, myślałem, że przeczytam to źle. Z jakim mieczem walczycie, frajerzy? Mieczem nadzorcy? Tak. Standard. Dobra, to musimy użyć wszystkich mieczy pokonanych kapłanów. Dobra, jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Dlatego mówiłem, że wszystkie miecze są niezbędne do przejścia gry. I pięć. Okej, okay, super, dobra. Miecze zabieramy dalej, inaczej Bezi się z automatu sam je zabrał. Bo są niezbędne do pokonania siącego. Oczywiście, z którym dojdzie do walki. I tutaj mam niespodziankę. Dom, dom, dom. Xardas. Właśnie z randomu zespałem się przed nami. Są drogą... To miejsce wygląda masakrycznie. Chyba jedna z lepiej zaprojektowanych lokacji w grze. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. I to jest taka dziwna sytuacja, bo tutaj Xardas dał nam ostatnio... O, dobra, mamy zadanie, jest dobrze. Tak, Xardas dał nam tutaj ostatnie wytyczne, a sam zapadł jakiś dziwny sen. I to jest bardzo dziwna sprawa, bo tak jakby w Gothicu 2, który wiadomo jest bezpośrednią kontynuacją tej gry, również spotykamy Xardasa. I jakby nikt nie wspomina o tym, że o hej, byłeś w świątyni śniącego i tam tak na końcu dziwnie padłeś, myślałem, że nie żyjesz czy coś takiego. Nikt o tym nie wspomina. Jest to po prostu fakt zignorowany. Ładnie tutaj, kurwa. O, mamy mumię i mamy skrzynię. Otwieramy to dziadostwo. O, tutaj widzę, że gra troszeczkę stara się nas przygotować na ostatnią walkę, która żeby nie było z tego co pamiętam, oczywiście mogę się mylić, bo to w końcu kurwa ja. O, patrzcie, upgrade'y, nice. Bo to oczywiście kurwa ja. Nie jest zbyt trudna. Dużo upgrade'ów. Widać, że twórcy myślą, że jednak jest trudna i ciekawe, czy gra wyprowadzi mnie z błędu, jak to zwykle gry przeważnie robią. Wow. Dużo, dużo dobrobytu, naprawdę. Fajnie wiedzieć, że te mumie można otwierać generalnie. Wiecie, po prostu przeważnie w tej grze, jak coś możemy wejść w czymś interakcję, to pojawia nam się nazwa nad tym, a tutaj mamy tylko takie delikatne podświetlenie. Tak więc... Miałem chyba prawo się nie domyśleć. Dobra. Okej, okay, spijamy wszystko, z czym nas gra obdarowała. Jezu Chryste, jest zdrowia. Patrzcie, patrzcie, jak to kurde wszystko rośnie. Znaczy, pasek nie rośnie, tylko po prostu, aby zmienia się skala tego paska zdrowia. Okej, okay, maksimum do many, subcio. Siła, zręczność. Jezu Chryste, ile siły.
Nie, tak, to siła. Jezu Chryste, patrzcie, ile tego będzie. Definitywnie tak dopakowaną postacią tej gry jeszcze nie kończyłem. Definitywnie. 160, ja pierdolę, to jest ponad 64 maksymalnego, bo nauczyciele nie nauczą nas więcej niż właśnie stówkę. Więc wow, naprawdę to robi wrażenie. Teraz jesteśmy już po prostu koksem w tym momencie, nic nie stanęło na przeszkodzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Jeszcze mam 30 punktów, które mógłbym jeszcze wydać, więc jeszcze mógłbym być silniejszy. Swoją drogą nawet nie wiem, czy ta gra ma jakikolwiek level cap, wiecie, maksymalny poziom, którego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, po którym po prostu przestanie lecieć nam exp. Czy może twórcy jakby nie przygotowali takiej możliwości, bo myśleli, że ludzie po prostu będą lecieć z fabułą i nie grindować zbytnio. Tak, to oczywiście Xardas ma zapętloną animację przewracania się. Ja absolutnie nie pamiętam, w którą stronę należy iść do siedzącego. O! Tam jest strażnik. Zabijmy go! No i teraz już eksplod nie jest taki ważny, bo jednak zmierzamy prosto do ostatniego bossa. O, pan niewyszkolony, widzę. Nie taka apokalipsa, co? Z 1000 za jednego, no come on! Czemu ja nie spotykałem takich wrogów wcześniej? Okej, mam tutaj ognistą rozpadlinę. Czyli chyba teraz idziemy już do drogi do śniącego, bo pamiętam, że właśnie ta rozpadlina była gdzieś tam na... Wow! Na drodze do niego. Okej, to musimy sobie troszeczkę posiupać, jak widać. Boom! Tak, dobra, jesteśmy już na samym końcu. Ostatnia komnata. Zapiszmy grę. Silniejsi być już nie możemy, raczej powinniśmy dać radę. I jesteśmy. A oto i... nasi przeciwnicy. Jest i śniący, który... który jakoś podróż źle się wyrenderował aktualnie. Ale Jezu Chryste, generalnie jak pierwszy raz zakończyłem tą grę, to wygląd śniącego był dla mnie chyba największym zawodem w tej grze. Ponieważ na moje śniące wygląda jak pełzacz po prostu. Taki jakiś pokonaliśmy mnóstwo, tylko że jest po prostu większy i tyle. Więc tak, wygląd śniącego jest no... niezbyt finezyjny. Mógł być fajniejszy. Dlatego to jest właśnie jakby też kolejny powód, czemu uważam jakby pełzacze jako stwory za charakter... za jakby... powiedzmy, jakby kartę rozpoznawalną właśnie Gotika. Bo ostatni wróg będący śniącym, będący super demonem, wygląda nawet jak pełzacz. To z jakiegoś powodu nie pokazuje się przed nami. Oj, błędy, błędy. Dobra, to już go widać. O, korkolom. Znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący! Zbudź się! Okej. Tak, i pewnie jak już się domyśleliście, nie walczymy ze śniącym. Walczymy z Korkalomem. Naszym praktycznym ostatnim bossem jest Korkalom, a nie sam śniący. Śniący jest tutaj tylko generalnie dodatkiem wizualnym w tej walce, ponieważ musimy powstrzymać Korkaloma i jego przydupasów. Aktualnie tylko Korkaloma. O kurwa, pirokineza, serio. Musimy przejść przez ten ogień. No, generalnie damage'a mi jakiś super nie czynisz. Szalony Korkalom. O, zmienił ci się tytuł, widzę. Wow, niezły defens jak na kogoś w szlafroku. Kurwa mać. Wybaczcie przerwę. Właśnie obali mi się telefon. Jeszcze kurwa ktoś do mnie dzwoni. No nieprawdopodobne. No sorry, kurwa, teraz nie odbiorę. Toczę ostatnią walkę w pierdolonej grze. Ponadto nagrywam. Dobra,
Korkalom. 10 tysięcy expa, kurwa, wracamy rozdawać punkty, no nie? Uwielbiam swoją drogą, jak gry przy ostatnim bossie, miecz Kaloma, nie, całkiem niezły. Uwielbiam, jak gry przy ostatnim bossie zaczynałem dawać za niego expa, to jest tak absolutnie cudownie bez sensu, prawda? No a tam musimy rozwalić tych patałachów, które on tutaj oczywiście zostawił. Cześć, frajerzy. O, patrzcie, poziom, jak fajnie. O Jezu, ale mnie jebią. Ej, czy was nie powinno to swoją drogą odpętać, że zabiłem tego mistrza, czy coś? A nie, bo pewnie w sumie mnie to śniący was opętał, a nie. Swoją drogą niezły damage jak na nowicjuszu z jakimiś, kurwa, halabardami. Jezu, o, jeszcze plułem ognistymi kulami. Dobra, wracamy, musimy się uleczyć. Facet wziął nogi za pas. Widzę, że dalej macie bardzo fajne, rozgarnięte teksty. Mimo tego, że jesteście rzekomo opętani. Dobra, pijemy miksturki. Cześć, kocie. Możesz zejść mi z ekranu. I nie odcierać się o mikrofon. Tak, kurwa, nagrywanie ze zwierzakami. Tak, kocie, telefon mi wibruje, bo ktoś do mnie dzwoni. Ale ja teraz nie mogę odebrać. Oddzwonię, jak tylko skończę nagrywać. Tyle czasu może ktoś tam poczekać. No, ktoś tam, ja dobrze wiem, kto dzwoni. Nieważne. No. Bezi, traf, kurwa, traf. Nie, nie trafi i chuj. Dobra, dalej. Bum, bum, dobra. Kolejny leży. Na szczęście nie musimy ich dobijać, bo to było po prostu okropne. No i to jest nasza praktycznie ostatnia walka. Walka po prostu z absurdalną ilością ludzkich przeciwników naraz. Dobra. Kolejny leży. O! Patrzcie, kule ogniste. Ile was jeszcze zostało? No dużo niestety, o wiele za dużo, żeby mógł przyjąć cały ten damage. Tak więc spokojnie cofamy się. Tak, walka jest antyklimatyczna. Gothic 2 już te, powiedzmy, walki, tak nazwijmy, z bossami robi troszeczkę lepiej. Tutaj niestety... Po prostu podchodzę do tego, o Jezu, praktycznie, a nie jakby, żeby robić to jak najbardziej epicko. Mieczor. Generalnie tutaj, jeśli trzasnęłoby się zaklęcie tam deszczu ognia czy coś takiego, to on powinien ich po prostu zniszczyć od razu. Jednak my go oczywiście nie mamy, o ile dajcie mi zamachnąć się, kurwa, mieczem, proszę, Jezu Chryste. Powaga, no i kurwa, trzech naraz mnie dobiło, oczywiście. Jezu Chryste! A, nienawidzę tego typu rzeczy! Jak mnie to wkurwia za każdym razem. Jeszcze te menusy i te menusy po prostu. Powinno być specjalne miejsce w piekle dla osoby, która wymyśliła te menusy. Czy ja mam jakiekolwiek zaklęcie obszarowe, które mógłbym tutaj... O, śmierć ożywieńcom, zajebiście w chuj. Zmieni się w orkowego psa może, co na pewno coś da. Rozumiem, że opętany nowicjusz, podobnie zresztą jak zombie, ma 100% odporność na ciosy z bełtów. Okej. Okay. Good to kurwa know. To troszeczkę zajmie. A, dobra, sorry. To nie nowicjusze walą z kul ognisty, tylko śniący. To wiele wyjaśnia. Aczkolwiek teraz jesteśmy chyba poza jego zasięgiem. Dobra, pijemy sobie. Człowiek by myślał, że to Korkalom będzie głównym... głównym tutaj mistrzem walki i w ogóle, a tu proszę, jakieś przydupasy są mistrzami. Się okazuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 do pokonania. Tak, i ten magiczny taniec, który postacie odpierdalają, kiedy są podpalone. Dalej, no bez i rusz się do kurwy nędzej. No fajnie, fajnie. No, gramy sobie. O, skoczyłem. Idealnie, super. Na szczęście w Gothicu 2 zrezygnowano z tego magicznego tańca. To wiecie, z niby efekt, że o, płonę, ale tak jak mówię, strasznie dupny ten efekt. W sumie tego kurwia prawie dostałem. Dwóch mniej, jeszcze tylko 20. Jej. Magma jednak pod koniec łatwiej, bo zaklęcia na końcu są już dosyć obszarowe, więc można tutaj faktycznie sobie fajnie podziałać, powiedzmy, ich ładnie ściągnąć, ale... No cóż, pozostańmy wojownikiem do samego końca, jeśli łaska. Co robią, czy oni będą reagować na to, że ja tutaj będę coś działać? Czy mogę po prostu olać? Halo? A tam
śniący, co może pluć kulami ognistymi. Nie podchodzimy do niego, bo uśniemy i wtedy nie będziemy w stanie się stąd wydostać. Naszym zadaniem jest podnieść to gówno, to mamy serduszko, przebijamy mieczorem. Ała. O Jezu, zapomniałem o nich. Demony, racja. Jest. Tak, oczywiście, tradycyjnie gra się musiała jeszcze wyrąbać na samiutki koniec. Dobra, wiemy już, że przynajmniej ci frajerzy nas nie atakują. Przynajmniej póki co. I oby tak zostało. Jednak tutaj przebicie serca śniącego przyzywa demona. A raczej księcia demonów, jednego z potężniejszych stworów, jakie są w tej grze. Generalnie tutaj będę wolał się odsunąć. Troszeczkę płonę. Bez i zgaś się, trzeba się turlać. Zawiń się w dywan i turlać, czy jak to tam było. O, dobra, okej. Okay. Dobra. Książę demonów. Chyba najpotężniejszy stwór w świecie gry. Tak mi się wydaje. Stwór niebędący boss. Znaczy, można go uznać teoretycznie za bossa, bo one w tej grze występują tylko i wyłącznie w tym miejscu. W dwójce bodajże można je spotkać jako w cudzysłowie normalne stwory, aczkolwiek wiecie, do normalności im sporo brakuje. Dobra, pijemy oczywiście miksturki. Bez tutaj sobie drepta w miejscu, już się brwie do akcji, jak widać. Dobra. Sejwujemy. Będę sejwować co przebite serce. Oczywiście oni już... No w sumie co by mieli mieć przy sobie, prawda? Tak, tutaj nowicjusze na szczęście atakowałem ich bez potrzeby absolutnie. Pociski śniącego przelatują przez ściany. Bum, okej, dobra, od razu odwracamy się. Zacząłem płonąć, dobra. Spadamy z zasięgu śniącego. I gasimy się. Na co niestety nie mam żadnego wpływu. Dobra. No, Uriziel w dłoń. I napierdalamy. O, pięknie krytyk wszedł, ale zajebiście. No pięknie. Teraz pewnie nie będę mógł zadać ciosu przez godzinę, prawda? Nie, nie ma mowy. O ty gnoju. Pięknie, 1000 expa. Dużo expa wpada, dobra. 2 na 5 serc przebite. Generalnie zrobimy sobie to tak, wiecie, epicko w cudzysłowie, że zostawimy sobie ostatnie serce te po środku. Oczywiście unikamy dalej palących kul ognistych śniącego. No więc już nie ruszamy. Oni tutaj, nie wiem, działają sobie coś, nieważne co. Tak, oczywiście na końcu będzie cutscenka, którą ja znowu będę musiał odnaleźć na YouTubach i niestety puścić wam. O Jezu Chryste, podpalił mnie. Opa Gangnam Style! Opa Gangnam Style! Tak to mniej więcej wygląda. Kurwa! Najbardziej antyklimatyczny sposób zabicia przez ostatniego bossa ever. Równie dobrze mógł nas kurwa zapatrzeć na śmierć. O, dobra, jak widać przeliczyłem się na początku tego odcinka, mówiąc, że nic nie jest w stanie już nam zaszkodzić. Jak widać, jest nam sporo rzeczy w stanie zaszkodzić. Dobra, poczekamy sobie, aż on wypuści kulę ognistą. O właśnie. On jednak tak jakby troszeczkę musi kastować te zaklęcia swoje. Dobra, pyk. O kurwa, i spierdalamy. Nie chcę walczyć z tym demonem, jednocześnie dostając kulami ognistymi od śniącego. To na pewno... Oj, co to nie, nie ma na to mowy w ogóle. Dobra. Tu możemy się napierdziać. Jak widać, tutaj już demony mają skrypt, który każe im gonić bez jego, nieważne gdzie pójdzie. To bardzo ułatwia sprawę swoją drogą, bo jakby jeszcze wracały na tam pod tysiącego i tam bym musiał z nimi walczyć, to by było naprawdę ciężkie. No, już. Wejdź, demedżyku. Wejdź, proszę cię. Ok, subcio. O, dobra, oczywiście kolejny save obowiązkowo w tym momencie. Dobra, zostały nam 2 serca. I tak, ja do was przemówię, tak, to już mówię naprzód, że się tak wyrażę. Ja do was przemówię z głównego menu, bo wiem dobrze, że ostatnia cutscenka, tak jak kurwa mać, żadna cutscenka w tej grze nie odtworzy mi się. No dalej, już.
idziemy się napić. Do takich spraw na sucho nie podchodzę. W każdym razie, tak, więc ja przemówię do was już z głównego menu w razie przebicia ostatniego serca. Bo w tym momencie po prostu kończy się gra. Potem zostanie tylko scenka. I napisy końcowe. Ja przemówię w menu, tak właśnie mówiłem, po raz piąty to mówię, bo już nie wiem o czym mówię z tego wkurwienia tą walką w cudzysłowie. Ale okej. Dobra. Okej, sorry, panie śniący. On oczywiście wypluwa kulę ogniste coraz szybciej, chyba tak mi się wydaje. Dobra, pyk, wchodzi. Idziemy oczywiście na tyły, tam zabijemy sobie demona. I to można powiedzieć ostatnia istota, którą zabijemy w tej grze. Właśnie ten książę demonów, który właśnie do nas tutaj śmiga. To jest tak bardzo smoczo wygląda swoją drogą. Wiecie, smoczy pysk. No już. Okej, okay, no ej, no kurde, serio. Już się oczywiście pośpieszyłem, już chciałem świętować, już szampana kurde otwierać. A ten gnojek zrobił unik. Gin, frajerze, dobra. Tutaj zapiszę, jakby coś jeszcze poszło nie tak. I idziemy przebić mieczem szamana ostatnie serce śniącego, w ten sposób jednocześnie odsyłając go z powrotem do próżni kosmicznej, z której kurwa przybył. I kończąc tą grę. Tak więc, do zobaczenia w menu głównym. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. No cóż, gra niestety nie pozwoliła mi nawet wyjść do menu i stamtąd zacząć mojego gadania. Po prostu wywaliła mnie od razu do pulpitu po zakończeniu gry i przyspieszeniu ostatnich cutscenek, które oczywiście się nie odtworzyły. Jednak w każdym razie zakończyliśmy właśnie serię z Gothica na moim kanale. I szczerze powiedziawszy, to była najgorsza seria, jaką do tej pory nagrałem. I to nie chodzi o to, że mam coś do Gothica, bo uwielbiam tą grę, aczkolwiek nie mam pojęcia, czy to przez to, że mam Windowsa 7, na którym tutaj działa mój komputer i Gothic bardzo się z nim gryzie, czy może była to kwestia frapsa działającego w tle. Nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek gra ta działa mi fatalnie. Do tej pory chyba jak grałem w ogóle w cokolwiek, to nigdy tak bardzo gra nie stawiała mi oporu. Aczkolwiek co do samego Gothica, znaczy się tak, niestety tutaj te cięcia, powiedzmy, cięcia gry dosłownie, wpłynęły niestety na jakość samej serii, bo no chyba każdego brałby w kurwie, jakby raz na 20 minut gry, znaczy 3-4 razy na 20 minut gry wypierdalało go do pulpitu, prawda, nieraz nawet wieszając komputer. Ale w każdym razie, tak, na samą grę to nie wpływa, jedynie na moją serię, którą mam nadzieję, że bawiliście się jak najlepiej. Co do samej gry, dla mnie nieoceniony klasyk, po prostu klasyk. Powiedzmy, że część mnie, która nie jest za, może która, ta część, która nie jest do końca za tymi wszystkimi ułatwieniami, które są w nowych grach, które bardzo lubię, bo to jest, wiadomo, zwiększa samą frajdę z gry. Część mnie, taka malutka część, tęskni za grami właśnie na zasadzie Gothica, gdzie gracz musiał sam pokombinować, nie było map, minimap, markerów, a nawet oznaczonych questów w żaden sposób. Gracz musiał nad wszystkim sam kombinować. To jest taki, to dodaje tak jakby fajnego sensu rozgrywce, którego nie mają niestety współczesne gry. Nie jest to coś, za czym tęsknię tak bardzo, aczkolwiek jest to faktycznie odświeżające i chciałbym, żeby tutaj jakby RPG na właśnie zasadzie Gothica może gdzieś tam powstał jednak w tych dzisiejszych czasach, bez tych wszystkich udogodnień. I tutaj proszę mi nie wyskakiwać, że Dark Souls jest takim RPG-iem, bo to w ogóle dla mnie nie ma porównania. Ale nie zbaczając z tematu,
Gothic, świetna gra, świetna fabuła, świetna rozgrywka. Dużo właśnie jakby, nie wiem, RPGowości, rozwijanie postaci, coś co generalnie Piranha Bytes chyba zaczęło, czyli właśnie jakby chodzenie zawsze do nauczycieli, żeby oni musieli nas czegoś nauczyć. Nie, że po prostu wybieramy sobie wygodnie z menusa, o, chcę dać tam skilla w ten i ten, znaczy chcę dać punkt tego i tego skilla. Nie, bo tutaj musimy iść do nauczyciela i to on nas danej zdolności nauczy, to jest bardzo fajna sprawa. Wiadomo, tutaj nie ma co oceniać starej gry pod względem grafiki czy udźwiękowienia, aczkolwiek udźwiękowienie jest bardzo na miejscu. Lokalizacja rządzi, polska lokalizacja Gothica rządzi. Zapisała się chyba w jednej jako jedna z bardziej klasycznych polskich lokalizacji, a głos bezimiennego, którego niestety teraz zapomniałem, jaki aktor podkłada mu głos, zapomniałem nazwiska w sensie, przeszedł niemalże do historii, praktycznie jest chyba znany wszystkim polskim graczom, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc gdzieś, jeśli gdzieś zostanie użyty głos właśnie bezimiennego, no to tak jakby każdy od razu zatrybi, z której to gry właśnie pochodzi. Aczkolwiek gra moim zdaniem zachowała się bardzo dobrze i gdyby nie to, że właśnie tutaj błędy utrudniały mi bardzo rozgrywkę i prowadzenie serii, no to byłbym w niebo wzięty, że mogłem pokazać wam tą serię. Nie obyła się ona bez problemów, ale co zrobić, tak więc w sumie tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało, oceniajcie serię, nie wiem, możecie napisać, czy to był wasz pierwszy kontakt z grą Gothic, czy może tak jak ja urządziliście sobie tutaj malutką, nostalgiczną wyprawę do młodszych lat. I tyle ode mnie. Właśnie, pytanie, czy się pojawi Gothic 2? Nie wiem. I nie wiem z dwóch powodów, ponieważ powiedzmy tak, po pierwsze te błędy bardzo mnie odstraszają, to że gra wypieprza mi się do pulpitu i tak dalej. Nie wiem, czy Gothic 2 nie będzie zachowywał się tak samo. Wybaczcie. Ponadto dobrze wiem, że u mnie niestety Gothic nie działał w 16:9, tak więc mieliście rozciągnięte obrzydliwie piksele nawet przy rozdzielczości 720 na YouTubie. Mieliście obrzydliwie rozciągniętą grafikę. I powiem szczerze, że jeśli cokolwiek, kiedykolwiek chciałbym nagrać jeszcze z peceta, to tylko i wyłącznie po tym, jak będę miał nowy monitor, ponieważ mój aktualny kwadratowy monitor nie pozwala mi ustawiać rozdzielczości panoramicznej, tylko właśnie kwadratową, że się tak wyrażę, przez co efekt jest gorszy, więc może póki nie rozwiążę przynajmniej problemu z monitorem, nie zapowiadam ani nie przeczę serii z Gothic 2. Mam do niej dystans, mam inne gry do nagrania. Jeśli kiedyś będę miał humor, chęć albo warunki na nagranie tej gry, z chęcią to zrobię, ale póki co niech ona będzie w takim zawieszeniu. I tyle, więc mam nadzieję, że seria wam się podobała. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych seriach na moim kanale na YouTubie. Trzymajcie cieplutko i nareczka.